Wszyscy wiemy, czym jest korupcja i wiemy, jakie ma niestety bardzo zły wpływ na kształtowanie świadomości. Myślę, że w niektórych sytuacjach my trochę przyzwyczailiśmy się, że wszystko da się jakoś załatwić. Niekoniecznie czasem za to płacąc, ale także i takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście to nadużycie jest zdecydowanie potępiane przez Kościół i weszło także do tych przestępstw, które w tej chwili znajdują się w znowelizowanej wersji Kodeksu Prawa Kanonicznego w Księdze VI.